W poniedziałek 28 września w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów podczas ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki wręczono coroczne nagrody dla najlepszych dziennikarzy turystycznych. W tym roku do nagrody zostało zgłoszonych aż 128 dziennikarzy z całego kraju. W kategorii Turystyczny Dziennikarz Telewizyjny został wybrany redaktor naczelny Telewizji Sudeckiej Adam Pachura. Zapraszam na scenę zwycięzcę. Pana Adama Pachurę z Telewizji Sudeckiej. Wielkie brawa! Wyróżniony materiał ukazuje Góry Sowie, czyli wyjątkowe miejsce na mapie Dolnego Śląska. Idealne dla turystów lubiących ciszę, spokój oraz piesze wędrówki. Adam Pachura od samego początku, czyli aż od 26 lat, związany dziennikarsko z Telewizją Sudecką. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu i redaktora naczelnego. Pasjonat Gór Sowich i całego regionu Kotliny Kłodzkiej. W kategorii foto pan Jan Ulicki, w kategorii audycja radiowa pani Magdalena Zbylut-Wiśniewska z Radia Kraków i w kategorii wideo pan Adam Pachura. Przede wszystkim chciałbym pogratulować Telewizji Sudeckiej dzisiejszej nominacji. Wasza telewizja robi bardzo dużo dobrego w całym regionie dolnośląskim. To jest bardzo ważne, gdyż w tych trudnych czasach potrzebujemy wiarygodnych informacji, aby turystykę można było wspierać, zarówno na szczeblu rządowym, samorządowym, wojewódzkim. Dlatego każda wiarygodna informacja, ale która też czasami ma cień nadziei na przyszłość, jest bardzo cenna. No, jeszcze raz gratuluję. Bez mediów nie ma promocji turystycznej i to jest nasz podstawowy sojusznik zarówno w kraju, jak i za granicą. Gratulacje przede wszystkim ze względu na to, że Państwa materiał okazał się najlepszym materiałem w kategorii wideo. Ta nagroda to wyjątkowe wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale również dla całej telewizji, dla całej redakcji, dla wszystkich tych, którzy stali zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie kamery. Cały region Ziemi Kłodzkiej, Ziemi Wałbrzyskiej i Gór Sowich, a to wyjątkowe miejsca, na które zapraszamy poprzez nasz obiektyw, naszej kamery i również pokazujemy, że mieszkamy na wakacjach, mieszkamy w pięknym miejscu i jak widać zostało to docenione. Dla naszej redakcji to nobilitacja do dalszej pracy na rzecz promocji całego regionu. Zapewniamy, że kolejne nasze produkcje jeszcze nie raz pozytywnie zaskoczą wszystkich widzów z uwagą śledzących naszą telewizję.